Nic nie polecam. Nie ma idealnego rozwiązania. Ja mam kilka. I na maga, i na łuk, ale gram 2000 godzin i sam testowałem. Taka prawda jest, że całe aktualizacje mogą coś spieprzyć i trzeba coś zmieniać. Graj czym chcesz, jak chcesz. Nie słuchaj się i nie patrz w internet na jakieś tam ustawienia magiczne. Masz tylko 3 skille tak naprawdę, więc to jest strasznie łatwe. Ostatnio mi jakiś typek przyszedł i mówi, że tak się nie gra. Mówię, fajnie, ale ja robię co posterunek praktycznie 600 tysięcy damage na łuku. Mam ustawioną postać pod support do zbijania ludziom HP. Akurat. Ja tak gram. Możesz grać też solo, że po prostu kurwa będziesz ich zabijał, nie? Ale wtedy jesteś bezużytecznym gościem. Łuk ma fajne obszarówki, które się wykorzystuje. A to zależy, kto jak lubi, nie? Czy chcesz grać na boku, czy chcesz grać z przodu, czy chcesz grać blisko. Zależy. Czy chcesz na daleko grać właśnie, czy na blisko. Później dobierasz. Mnóstwo czasu trzeba poświęcić na to w sumie. Ja grałem tylko i wyłącznie magiem 1500 godzin. Później grałem łukiem. Także nie mam pojęcia o innych broniach. Po nimi nie grałem. Lodowa i magiczna grałem. I teraz łuk i włócznia. Włócznia jest zła, ale jak ja gram na daleko i trochę na blisko, to jak walnę dwa skille, to gościu ucieka. I o to chodzi. Gram jako support w sumie. Wsparcie. Zależy mi tylko na damage'u, a nie na killach. Nie mam pojęcia. A jak szukasz jakiegoś takiego konkretnego ustawienia pod bronię, to chyba w internecie jest tego pełno. Jest taka strona, gdzie ludzie ustawiają skille sobie, można je przetestować. Nie pamiętam tej strony. Tam ludzie głosują na to. Tylko to też później, te pół serwera tym samym gra, zero przyjemności. Ale to moje zdanie. Ja trochę mam inne podejście do gry. Gram na chillku. No to go tak mogę powiedzieć. Pam param param. A to na przykład nie rozumiem, dlaczego ludzie szukają skille i chcą kogoś skille używać pod grę. No ale to wiesz, to ktoś lubi, nie ma czasu, bo dużo pracuje i nie chce mu się myśleć i ten jest zmęczony, no to spoko. Ja na przykład nigdy nie pokazuję swoich skilli, jakie mam ustawione. Raz pokazałem na magu i na lodowej, to tak naprawdę teraz wszyscy tym grają. Chociaż nikt mnie nie ogląda, to jakiś gość kurwa z internetu to podłapał, albo może faktycznie przypadek sam to ogarnął. I tak grają, nie? A że ma 20 tysięcy oglądających miał, to przecież wolno mu kraść. Pam, pam, pam. Samemu testować. Akurat ta gra jest tak zjebana, że co byś nie wybrał, to będzie do dupy. Wszystko ci przerywa, wszystko ci cię spowalnia, także. Nie masz determinacji. W siłę 300 to się strasznie źle gra.
Ja się okropnie czuję na blisku, jeżeli chodzi mieczem, bym miał walczyć na blisko w tej grze, to jest jakieś nieporozumienie, nie? Tragedia. To jest tak źle zrobione. Ale to... Też dungeonów nie grałem z tymi skillami, co mam, więc nie mam pojęcia, jak to będzie. Nie lubię dungeonów. Idziemy zaraz na posterunek. Chcę coś przetestować, żeby kupiłem torby. Dwunasta godzina i 30 stopni u mnie jest. O, au. Moja głowa. Ja gram 2000 godzin solo. I jakbyś nie ustawił. Kwestia tego, czy ty lubisz, kurde, mówię, no. Musisz. Ja mam takie co, że jakiś skill mnie męczy, ja go zmieniam. To po prostu musisz mieć uzbrojenie pod ten skill. To jest najważniejsze. Ja teraz szukam set pod to, co mam. Więc już mam 3 sety. To jest najgorsze. Tylko trzeba pofarmić.